Panie marszałku, Wysoka Izbo, bronię polskiego węgla, bo tylko polski węgiel daje Polsce suwerenność energetyczną. Alternatywą jest jedynie gaz, a gaz to jest surowiec absolutnie importowany w prawie 90%. Za chwileczkę mamy mieć 40 miliardów metrów sześciennych gazu, a mamy tylko 4 miliardy metrów sześciennych gazu własnego. Dzisiaj mamy ceny gazu najwyższe od 12 lat. I Polacy oczekują w tej chwili na dramatyczne informacje. W styczniu podwyżki cen energii, ciepła o 20-40%. To jest właśnie skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To jest skutek decyzji na forum Rady Europejskiej, które zapadały. I aby odrzucić tą antyspołeczną politykę Unii Europejskiej, trzeba bronić polskiego węgla. Panie ministrze, mówię jasno. Walka o polski węgiel dopiero się rozpoczyna. Ja dziękuję tym związkowcom, którzy mają odwagę bronić polskiego węgla. Z OPZZ-u. Z Kontry, z Solidarności. Dziękuję Bogdanowi Tkoczowi, dziękuję Adamowi Olejnikowi, dziękuję wszystkim tym, jak Artur Wilk, którzy bronią polskiego węgla. I Lewica powinna dzisiaj bronić polskiego węgla, a was przy tym nie ma. Serdecznie.